Na chrzanowskich kortach spotkały się zawodniczki grające w kategorii do lat 14. Poziom jest dosyć wysoki. No, przyjechały zawodniczki z rankingu z pierwszej 40. Tak ogólnie poziom dosyć fajny. Nagroda jest puchary, dyplomy. I to wszystko. Na razie to jest taka ranga, która daje to klasyfikacji rankingu punkty. Tenisistki walczyły o punkty, rozgrywając mecze w systemie drabinkowym, co oznaczało, że przegrana odpada, zwyciężczyni walczy dalej. Chrzanów okazał się szczęśliwy dla trenującej tu Leny Rajcy, która rozegrała bardzo dobre spotkania. Jeden z meczów rozegrała z Judytą Gregorczyk z AG Tenis Chorzowska. Ciężka przeciwniczka to na pewno, tak, trudny mecz, trudno było, ale były też dobre momenty. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Lena od kilku miesięcy trenuje pod okiem nowego trenera i już widać efekty. Od 4 miesięcy mam nowego trenera. Powodem było mniej wyników na pewno, no już nie miałam takiej formy. Teraz mam coraz lepszą tą formę, no i wyniki się pojawiają. Lena Rajca wygrała turniej w Chrzanowie, ale w ostatnim czasie odnotowuje coraz więcej sukcesów. Cały czas pnie się w górę od momentu, kiedy zaczęliśmy współpracę, gdzieś tam cały czas idzie nie tylko w rankingu do przodu, ale także i pod względem sportowym. W zeszłym tygodniu wygrała swój pierwszy ogólnopolski turniej, więc no wszystko idzie fajnie do przodu. Jest to początek drogi tak naprawdę tenisowej, więc jakby tutaj wszystkie elementy są do szlifowania. Z jakimś takim głównym naciskiem na, powiedzmy, broń zawodniczki. Tutaj jest no mocny serwis i bardzo, bardzo mocne uderzenie z forehandu. Zawodniczki do lat 14 rozegrały również mecze deblowe, które różnią się zasadami od gry singlowej. W deble się gra w dwie osoby. Jedna stoi przy siatce, jedna stoi z tyłu. No, ja wolę grać w singla, ale deble też mi się podoba. Ja gram z różnymi osobami. Mam stałą partnerkę deblową na Mistrzostwa Polski. Na pewno się motywujemy, bo jak jednej nie wychodzi, no to trzeba jakoś pobudzić tą drugą. W trakcie turnieju jedna z zawodniczek musiała poddać mecz ze względu na kontuzję. Rozegrałam jeden mecz singlowy. Niestety przeciwniczka skreczowała, czyli poddała mecz po pierwszym secie, ponieważ się źle czuła. Aby osiągać sukcesy, zawodniczki przez cały tydzień ciężko pracują, szlifując swoje umiejętności na korcie, ale także wytrzymałość podczas treningów ogólnorozwojowych. Treningi mam 4-5 razy w tygodniu, zależy od tego, czy jest turniej w weekend, czy nie. Zazwyczaj jeżeli turniej jest sobota, niedziela, to odpoczywam w poniedziałek i potem od wtorku do piątku trenuję 2 godziny codziennie, no i potem turniej. I tak wygląda mój tydzień. Podczas meczu na pewno nie wolno się denerwować, trzeba być opanowanym i myśleć nad tym, co się robi. Planować każdy punkt, starać się, jak zagrać daną akcję. Choć przed młodymi zawodniczkami jeszcze długa droga, to już marzą o prestiżowych turniejach. Moim marzeniem jest ogólnie zagrać na Australian Open. Bardzo lubię grać na hardzie, co myślę, że mi też dobrze idzie na hardzie. I staram się właśnie dążyć do tego celu, żeby grać jak najlepiej, żeby wygrywać turnieje i w przyszłości gdzieś daleko zagrać na Australian Open i oczywiście go wygrać. Za zawodniczki trzymamy kciuki, a kolejny turniej tenisowy, tym razem Grand Prix Chrzanowa, planowany jest na 18 grudnia.